Szczęść Boże, dzisiaj mówimy o Połoneczce, dokładnie o pałacu książąt Radziwiłłów z linii młodszej kleckiej, którzy również nosili tytuł hrabiów na Połoneczce. Trzeba powiedzieć, że potomkowie tej akurat linii nadal są licznie przedstawieni w dzisiejszej Polsce, między innymi książę Maciej Radziwiłł, który stosunkowo często bywał na Białorusi i utrzymywał kontakt z muzeum rozmieszczonym w Pałacu Radziwiłłów w Nieświeżu, przekazując tam również znaczne pamiątki rodzinne na użytkowanie w tym muzeum. On akurat reprezentuje tę linię młodszą kliecką i jest akurat potomkiem tej linii, jakby mając niejako prawa na ten pałac w Połoneczce. Połoneczka, mimo że nie mogła konkurować z rezydencją w Nieświeżu, za czasów Macieja Radziwiłła, a następnie jego syna Konstantego, jako jej główna siedziba, przeżywała swój okres rozkwitu. Stanowiąc wówczas centrum życia kulturalnego, charakteryzowała się interesującą architekturą, znajdowały się tam cenne zbiory sztuki, biblioteka i archiwum, które zasługuje na przypomnienie. Miejscowość Połoneczka położona jest na północ od Baranowicz, w północno-wschodniej części rejonu baranowickiego, obwodu brzeskiego na Białorusi. Pierwszymi wzmiankowanymi właścicielami dóbr w XVII wieku była rodzina Rodominów Dusiackich. Następnie majątek przeszedł do Siesickich i pozostał w ich rękach do 1703 roku, kiedy to Marcjana, córka Michała Kazimierza Siesickiego, wojewody Mścisławskiego, wniosła dobra w posagu Michałowi Antoniemu Radziwiłłowi, krajczemu litewskiemu. Radziwiłłowie pozostawali właścicielami tych dóbr do II wojny światowej. A od drugiej połowy XVIII wieku tytułowali się również hrabiami na Połoneczce. Dobra przeszły następne do pogrobowego syna Michała Antoniego Leona Michała. W okresie jego małoletności zarządzane były przez Michała Kazimierza Rybenkę, krewnego z linii Nieświeckiej. Po śmierci Leona Michała w 1751 roku majątek był własnością wdowy Anny Smycielskich. Po jej śmierci część dóbr z Połoneczką odziedziczył syn Maciej, późniejszy kasztelan wileński, żonaty z Elżbietą z Chodkiewiczów. Maciej Radziwiłł wzniósł w Połoneczce murowany pałac, będący pierwszą tutejszą potwierdzoną rezydencją. Być może jednak wcześniej istniał tu dwór. Nie zachowało się żadne źródła ikonograficzne przedstawiające ówczesny pałac w Połoneczce. Wiadomo jedynie, że stał się on ośrodkiem lokalnego życia kulturalnego. Maciej Radziwiłł był człowiekiem gruntownie wykształconym, kompozytorem i pisarzem. Jego najbardziej znanym dziełem było libretto do operetki z muzyka Jana Dawida Holanda, Agatka, czyli Przyjazd Pana, której premiera miała miejsce 17 września 1784 roku w Nieświeżu w obecności króla Stanisława Augusta. Radziwiłł był także autorem libretta i muzyki do opery Wójt Osady Albańskiej, wystawionej po raz pierwszy 4 listopada 1786 roku w Albie podczas imienin Karola Stanisława Radziwiłła. Był również autorem kilku innych utworów muzycznych. Pałac Połonecki słynął wówczas gustem wykwintnym i bogactwem. W pamiętnikach Ewy Filińskiej przeczytać można opis uroczystych przyjęć odbywających się w radziwiłłowskiej rezydencji, przekazany jej przez matkę. Pisze ona: zabawy Połoneczki nosiły cechę mniej bogacza szafującego dostatkiem pełnymi garściami i chcącego zajaśnieć przepychem, jak człowieka ze smakiem, szukającego zadość uczynić własnym upodobaniom i zaspokoić potrzebę umysłu czującego rozkosz w zajęciu. W Połoneczce urządzenie domu uczt, zabaw było najczęściej płodem myśli samego księcia Macieja. Sam układał sztuki teatralne, okolicznościowe, improwizował wiersze, dorabiał muzykę, obmyślał dekoracje, tworzył salę do zabaw w charakterach stosownych do okoliczności. Po śmierci Macieja w 1800 roku majątek przejął jego małoletni syn Konstanty Mikołaj. Do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności majątkiem zarządzała rodzina matki. Po objęciu posiadłości Konstanty, zapewne po ślubie ze swoją pierwszą żoną Marią z Grabowskich, rozpoczyna przebudowę pałacu, nadającą mu zachowane do dzisiaj formy. Ówczesny wygląd pałacu znany jest z powstałej w drugiej połowie XIX wieku akwareli Napoleona Ordy. Składał się on z piętrowego korpusu głównego o trójoś... Składał się on z piętrowego korpusu głównego o trójosiowej części środkowej ujętej pilastrami w wielkim porządku zwieńczonej trójkątnym naczółkiem, rozczłonowanej na piętrze charakterystycznymi hermowymi pilastrami.
Korpus połączono galeriami z parterowymi pawilionami bocznymi na planie kwadratu. W niezmienionym kształcie pałac przetrwał do I wojny światowej, kiedy został częściowo zniszczony. Przy północnym skrzydle pałacu znajdowała się obszerna oranżeria. Wzniesiona być może nieco później niż pałac, w połowie XIX wieku, w popularnym wówczas stylu neogotyku. Przekształcona przez Konstantego rezydencja połonecka pojawia się we wspomnieniach odwiedzających ją gości. Władysław Syrokomla pisał: piękna połoneczka, posiadłość Konstantego Książęcia Radziwiłła, gdziem widział piękny ogród, piękny i pod wielu względami ciekawy pałac. W połoneczce przechowywane było również archiwum rodzinne, zawierające główne akta majątkowe, utworzone przez Macieja Radziwiłła, kasztelana wileńskiego, który w okresie opieki nad Dominikiem Hieronimem Radziwiłłem, ordynatem nieświeckim i łowickim, przeniósł do połoneczki część akt z Nieświeża. Archiwum było rozbudowane przez Konstantego Radziwiłła i jego następców. Bardzo interesujące jest opisywany przez pamiętnikarzy umieszczony w parku Wysoki Krzyż, u stóp którego Konstanty Radziwiłł polecił pochować serce swojej ukochanej żony Celestyny z Sulistrowskich. Pomnik ten umieszczony był w miejscu widocznym z okien sypialni księcia. Stanowił jednocześnie istotny element ideowy w parku krajobrazowym otaczającym pałac, zarówno jako wspomnienie drogiej osoby, jak i wpisując się w romantyczną tradycję wznoszenia w parkach grobowców. Syn i dziedzic Konstantego Maciej Józef Radziwiłł po ślubie w drugiej połowie XIX wieku osiada w podwarszawskim Zegrzu, posagowym majątku żony. Po śmierci ojca przenosi on tam archiwum oraz cenniejsze wyposażenia Pałacu Połoneckiego. W okresie II wojny światowej Niemcy wwieźli prawie całe wyposażenie Zegrza, w tym pochodzące z połoneczki archiwum, do Płocka. Zbiory ocalały i znalazły się po wojnie w zbiorach publicznych. Archiwum Radziwiłła z połoneczki włączono zostało do zasobu archiwum głównego akt dawnych w Warszawie. Po jego śmierci w 1907 roku połoneczkę dziedziczy jego syn Albert Stanisław, który zapisał majątek swemu bratankowi Władysławowi Radziwiłłowi, ostatniemu właścicielowi połoneczki. Pałac został zdewastowany podczas I wojny światowej i nigdy nie powrócił do dawnej świetności. Kolejne zniszczenie przyniosła II wojna światowa. Po 1945 roku użytkowany jako szkoła z internatem, wówczas remontowany oraz przekształcono układ wnętrz. W latach 90. XX wieku opuszczony, obecnie zdewastowany i został w swoim czasie wystawiony na sprzedaż. W wyniku tych transakcji jeden raz został sprzedany nowym jakby właścicielom, użytkownikom z Rosji. Niestety ci użytkownicy notorycznie nie wykonywali umowy zawartej z władzami lokalnymi na Białorusi, czego znów wynikiem stało się odebranie im praw użytkowych do majątku. Potem parę razy znów był wystawiany na aukcję przez władze lokalne, aż w końcu w tym momencie jest użytkowane, można powiedzieć, przez pewną inicjatywę społeczną oddolną, która w końcu zajęła się uporządkowaniem pomieszczeń wewnątrz pałacu. I teraz co tygodniowo są prowadzone tam prace porządkowe, można do nich dołączyć na zasadzie wolontariatu. Również ta inicjatywa posiada osoby z doświadczeniem krajoznawczym i mogą one oprowadzać, opowiadając oczywiście w ramach tych wycieczek o historii pałacu. Inicjatywa utrzymuje kontakt z naukowcami, również z osobami, które są upoważnieni do nadzorowania budynku, o ile jest na liście budynków zabytkowych. Można powiedzieć, że w tym momencie Pałac w Połoneczce nabył gospodarzy i zaczyna się jego stopniowe odnowienie. Teraz zobaczymy, jak on wygląda dzisiaj i zasadniczo też można stwierdzić, że nie jest on w najgorszym stanie. Oczywiście jego odnowienie, renowacja potrzebowałaby ogromnych ilości środków, bo jest to po prostu bardzo obszerny pałac, ale z innej strony znów trzeba powiedzieć, że nie jest on w stanie absolutnej ruiny, jest jednak nakryty dachem. Najprawdopodobniej zostanie teraz uporządkowany, zostanie odnowiona przynajmniej część pomieszczeń i w końcu może zobaczymy go w
lepszym stanie i można będzie go odwiedzać na zasadzie po prostu wizyt wycieczkowych.